Eric Orton, niewiarygodny cel, paragraf: Indianie Taraumara, ucieleśnienie siły. Podczas mojego pobytu w Urike przed wyścigiem w miedzianym kanionie poświęciłem każdą wolną chwilę na obserwowanie Indian Taraumara i rozmowy z nimi. Chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób stali się tak doskonałymi biegaczami wytrzymałościowymi. Co umożliwia im pokonanie ponad 160 km jednego dnia w bardzo wymagającym terenie. Odkryłem ich tajemną miksturę. Nie mają żadnych dodatkowych mięśni, ani jakiejś szczególnej przewagi anatomicznej. Ich sukces jest kombinacją wielu różnych czynników. Intensywnych biegów od wczesnego dzieciństwa, sposobu odżywiania się, ukształtowania terenu w ich rodzimych stronach, specjalnych butów, zabaw w biegu i ogólnie stylu życia skoncentrowanego wokół ruchu. Ale nie ma w tym nic magicznego ani zaskakującego. Gdy przemierzasz miedziany kanion, rzadko się zdarza, aby obie Twoje stopy lądowały na płaskim podłożu. Częściej jedną stopą trafiałem w pochyły kamień, a drugą w ścieżkę. To wymaga umiejętności utrzymania równowagi, wykonywania ciągłych wykroków i przysiadów. Indianie Raramuri nieustannie biegają w ten sposób, dzień za dniem, podczas długich wędrówek w górę i w dół stromych zboczy. Biegają w zużytych huaraczys, a jedynymi amortyzatorami, jakie mają do dyspozycji, są ich stopy i łydki. Można więc powiedzieć, że podczas biegu wykonują serię szybkich przysiadów na jednej nodze, na bardzo kamienistym podłożu. Ich ciała nauczyły się poruszać z ogromną prędkością i siłą, a jednocześnie stabilnie. Przychodzi im to naturalnie, bez wyciskania sztangi, techniki wolnego unoszenia obciążeń i koncentrowania się na pojedynczych mięśniach. Pod wieloma względami, mój program ćwiczeń ze standboardem i dyskiem balansującym ma na celu odtworzenie ruchów i wyzwań, jakie stawiali swoim stopom i nogom Manuel oraz inni mieszkańcy Miedzianego Kanionu. Kiedy więc będziesz realizował mój program, pamiętaj, że budujesz w sobie siłę Indian Taraumara. Tyle o sile Eric Orton.